Zacznij wroga za na szybkości. Gdzie jest małpa? Pewnie w zoo. To jest ten debil. On się nazywa teraz Konrad. Kondzio. Przedstawiam wam dzisiaj, co się będzie działo. Tak, za kamerą Dawid Zaworny. Obok mnie Kamil Tymkiewicz. I co, dzisiaj mamy dzień z KSW. No coś tam będziemy robić, nie wiem, rzucać toporami. Takie fajne rzeczy. Jakby dało przekazać ci ten smród, to Kamil by ci go przekazał, ale nie to przekazał. Możecie z Dawida nosem powąchać. Weź to. Jest dzień z KSW, jest Kamil, który kręci. Nie ten. To jest Kamil. Ciebie wołają. To jest Konrad. Konrad Karwat. Prawie jak Konrad Karwat. Mini Karwat. Chodzimy tak, uczymy dystans, pa, okej? Słuchajcie, nie? Pierwsze trening w tym pogodzie, nie? No nie ma co się przetrenowywać, że wódka. Wódka i glutation po kroplówkach, ale przede wszystkim wódka. Wypierdolę z tym motywem. Pan trzyma tarczę? To jest ulubiony cios Roberta Ruchały. I ze Skijewem, i ze Stasiakiem blaskasz. Proce na nogę. Cios na bramkę, żeby pięścią nie uderzyć i nie zabić przeciwnika nasadą całej k***. I on nadaje się. Nadaje się do programu Snap. Dziękuję bardzo. Co k***a? Nawet na rzecz, dokładnie. Na rzecz kontroli gdzieś tam zadajesz ciosy. O tak, dokładnie. Jak ten turnister teraz do pierwszej klasy, nie? Te biedne dzieci tak. W poniedziałek w nocy miałem taki koszmar, że do mojej dziewczyny jakąś pretensję miała zakonnica. No i wychodzę z auta, żeby powiedzieć jej, żeby się odczepiła. No i nagle wychodząc z auta zobaczyłem, że tam już nie ma mojej dziewczyny i zakonnicy, tylko taki upiór sego z obecności. Taka zakonnica, ale demon. Za mną była ulica i nagle ruszyła ta zakonnica, więc ja z nawyku, ręka za głowę, hop, podłożyć nogę i chciałem ją wyrzucić na ulicę, ale ona mnie wciągnęła, bo to demo. No i obudziła mnie dziewczyna, poszło. Wtorek, środa, czwartek, na każdym treningu tą technikę robiłem bez myślenia. Chodziła na każdym. Teraz demonstracja techniki. Kamil! Bijemy się, bijemy, dochodź do zwarcia. Bije sobie tutaj. Kolanko, partner wisi na mnie, wyciągnę na siebie. I tą techniką chciałem zakonnicę powalić, ale ona była silniejsza. Co się stało dalej, jak była silniejsza? Obudziła mnie dziewczyna. Wiara czyni cuda. Muszę przeprosić Juliana za ostatni odcinek. Przepraszam, że go tak uśmieszyłem. Naprawdę go lubimy, ale teraz go przepraszam. Ale tak naprawdę nigdy nie przestanę go obrażać, więc niech się przyzwyczaja. Ale od tego czasu nie wszedł na salę. No właśnie, dlatego go przepraszam, żeby wrócił, bo jest potrzebny. Bo to tak działa. Albo kogoś złamiesz, albo psychika się utwardzi i będzie nie do zniszczenia. Nie ma go na sali. Świerszcze. Teraz nagrywasz tutaj świerszcze. Świerszcze zagrały. Poddał się. Dostałem priorytetem pozdrowienia z Kaszub. Bardzo dziękuję. Tak, co oni coś gadają, że ja mu k***a gotuję, a patrzcie kto zapi***a. Nieprawda. A ja co tam pokroił? No, pitruj. Troszkę nalane z limonki, sosu sojowego, przyprawy curry i garam masala. Zrobiłem wszystko to, bo ciebie kocham. Ostatnio cukinia chciała na mnie nastawić pułapkę, ale się nie dałem. Wiecie, już było ślisko. No i tak trzymam, mówię, a pewnie zaraz nastawię na nią pułapkę i będę sobie chciał ukroić palca, nie? I tak wziąłem rękę i tak psz, i zaślizgnął mi się nóż i myślałem, widzisz, wiedziałem. Głupia cukinia, już myślała, że mnie ma, a ja wziąłem rękę i... Słuchajcie, przyszliśmy dzisiaj porzucać toporkami. Fajne miejsce, mamy dwa tory. No i zobaczymy, kto najlepiej rzuca toporem, ale myślę, że to będę ja. Jeszcze może jest, ale tutaj to ja będę miał pas. Ja mam na imię Irek, będę dzisiaj waszym trenerem. Najważniejsza zasada bezpieczeństwa, rzucamy do tarczy, nie do siebie nawzajem. Jeśli chodzi o samo rzucanie, mamy dwie techniki. Technikę jednej ręki i technikę obu. Prawie był środek. Był się nie dokręcić. Dobra, patrzcie, ja normalnie 5 na 5 trącę. To mały. To się wypnie. No nie wiem, kamera, presja kamera. A jest taka technika, że na przykład rzut dwoma? Spróbuję. Rzucam z lewej, na prawie lewo i będę rzucał dwoma.
A co to są te zielone kropki? Dlaczego to? Najwyżej punktowane miejsce na atak. Co ty gadasz? Patrzcie, dwie siekiery. O kurwa. Dwie siekiery z jednej ręki też możecie spróbować rzucić. Robert Partato. O chodź, to dobra. A się dobiły. No. Widzę, że masz najawkę na takie szybkie rzuty. Układasz sobie to tu, tak jakby przed kciukiem na dłoni. Tylko tu najlepiej już nie robisz kroku, tylko robisz sobie, wiesz, pozycję swoją wyproczną. To siekierki masz tu pod ręką i jest to tak. O! Dobra, robimy to! Valhalla! Dobra, jeszcze raz, teraz wejdzie, wróci. Dobry, przyszedłem porzucać toporami. Zapraszam. Dzień dobry, można porzucać toporami? Oczywiście. Dobry, można porzucać toporkami? Oczywiście. Dzień dobry, można porzucać toporkami? Oczywiście. Witam, przyszedłem porzucać toporkami. Proszę bardzo. Dobry, przyszedłem porzucać toporami. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jasna cholera! Ty kurwa. Jasna cholera. Nie dałem kurwa. Żebyś sobie nie zrobił tego, tylko stań tak i tak. Z nogi na nogę. Okej. Okay. Z nogi na nogę. 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 Co kurwa! Bernarda! Nesto! Kurde! To było świetne. Tu. No, 5 do 5. Jakby to weszło! Wejdź! W sieci. Klasa. Pewnie. Troszkę niżej, troszkę w lewo. Zdecydowanie w lewo bardziej. W lewo! W lewo, nie w prawo! Trzech wspaniałych wojowników zmierzy się w turnieju rzucania siekierkami. Każdy z uczestników posiada 5 rzutów w rundzie. Niebieskie koło to 1 punkt, czerwone koło 3 punkty, czarne 5 punktów i zielone za 7 punktów. Zasada zielonych wygląda tak, że możecie to rzucać tylko w ostatnim rzucie. Punkty sumują się i wyłaniają zwycięzcę rundy. Kto pierwszy wygra dwie rundy, wygrywa również cały mecz. Jeżeli jest trudno do określenia, gdzie jest większość, wołacie mnie, ja wam to zmierzę suwmiarką, wtedy już totalnie nie będzie dyskusji, który to punkt. Tak to można zawsze trochę ponaciągać. Prawie! Kurwa, najpierw w kuchach. Kurwa, to jest, wiecie dlaczego, bo to jest na tym torze nie rzucałem. Ja bym powiedział, że czerwony jest. No, zdecydowanie 3. Aj, nie. Zielony. Ale bo to nam się podchodzi, to nam się wziął. 3. Pokaż, zielony. No. O! Tak spadnie dokładnie. No ja też nie liczę. Kurwa, to nie mogę nie rzucać. Kurwa. A no i. Dobra, presja. Ej. O! Dobrze! Trzecia runda zawsze się odbywa, jeżeli nawet jest 2-0 w meczu. Wyleciałem mi ten zielony! No, dobra! Tylko trzy w środek. Kurwa. Sikra się paliwa? Kurwa.
Ja pierdzielę, barachu, waliłeś siekierę, ty! Odrąbałem to jedną? No! Tu jest kawałek. Gramy razem? Jedną rundę? Czy... Jedną rundę, jedną rundę. Jedną rundę. Tak, może mi się uda. Oj, koniec. Byłby remis, gdyby to zielone wskoczyło. Ja pierdzielę. Dobra, przegrałem z masterem. To nie koniec naszych niespodzianek dla was. O, ja pierdzielę. O, kurde. Jak to leci? O, dobrze. Tłumaczyłem dosadnie. Co tak rzucacie zajebiście? Ale ma presję. Wypadło mi z ręki. Rzucał tą siekierę normalnie. A teraz o. O, co to jest? To jest siroken. To jest siekiera połączona z shurikenem, czyli tak zwany templar. Nieważny jest dystans, nieważna jest technika, nieważna jest siła. Za słabo. Jedna tak, od dołu. No i tylko ostrze musisz mieć skierowane w tarczę, no. Musisz wyczuć, kiedy wypuścić siekierę. Wow! To coś takiego. Ciężko wyczuć to z dołu. Tak, wystarczy, co? Ej, gdzie ci tego wyciągnąć? Co tu głowa? Po problemie. Sauron! You will be next, man. Właśnie jaką dostał reprimendę. Napisała mi tak: Szkaradek, ty to się zajmij, kurczę, treningami. Dobra, no mów normalnie, no. Dobra, Szkaradek, ty się k***a zajmij treningami, a nie k***a będziesz go uczył gotować. Od tego k***a nie jesteś. 5 faków.